Katowice powstawały na fundamencie różnokulturowym i dzisiaj też to chcemy kontynuować. Chcemy pokazać, że właśnie Katowice są silne tym, że potrafimy tutaj ze sobą wzajemnie rozmawiać, wzajemnie siebie nie tyle tolerujemy, co akceptujemy i to jest o wiele więcej niż sama tylko i wyłącznie tolerancja. I ten kalendarz jest takim, można powiedzieć, owocem tej współpracy, który pokazuje właśnie tą drogę, w którą powinniśmy dalej się włączać wspólnie i tą drogą podążać. Dobrze wiedzieć, kiedy kto ma urodziny, imieniny, a w tym wypadku rzeczą piękną jest wiedzieć, jeśli sąsiad wyznaje inną religię, kiedy ma swoje święta, kiedy je obchodzi, aby wyjść z życzeniami, z pozdrowieniem, a może nawet i z podarunkiem, a wtedy buduje się te relacje dobrosąsiedzkie, a może i więcej takiej miłości wzajemnej. Miasto ogrodowe jest owocne, ten ogród jest owoc, ten kalendarz i mam nadzieję, że zostanie ten owoc dalej. I most, tak jak arcybiskup powiedział, to jest ładne słowo, już budowaliśmy ten most. Tylko kontynuujemy, odbamy o ten most i mam nadzieję, że ten most idzie na cały świat. Zmienimy to. Może z Katowice zostanie historyczne miasto, które ja informuję więcej. Jest w Katowice, w nasze centrum Kultura Dialog, jest dzień judaizm w centrum. Jest dzień chrześcijański w centrum nasze wśród muzułmanów. To jest naprawdę, to jest owoc między innymi spotkania różne za sobą z kościelem chrześcijańskim, równie gminy żydowska, równie środowisko muzułmańskie, Liga Muzułmańskiej w Polsce.